Od godziny 9 w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego specjaliści analizują stan zdrowia dzieci i młodzieży. Konferencja edukacyjna Uruchamiamy Dzieciaki ma na celu zwrócenie uwagi na problem otyłości u młodych ludzi. Czy wyniki badań są niepokojące? Procentowo zgłaszalność to jest dzieci z otyłością i nadwagą stanowią około 20% dzieci, których przyjmujemy w poradni, również do kliniki. Także jest to ogromny procent i to, na co zwracamy uwagę, że rośnie liczba małych dzieci z ogromną otyłością, nie z otyłością, tylko z otyłością olbrzymią. To są dzieci, które mają lat 6, 7 i ważą po 60 kg, jak również duża grupa młodzieży z otyłością olbrzymią, czego jeszcze na przykład 10 lat temu w ogóle nie widzieliśmy. I ostatnia 14-latka ważąca 160 kg. Około 1% otyłości jest związana właśnie z tak zwanym czynnikami genetycznymi, czyli z chorobami, których otyłość stanowi jako jeden element zespołu chorobowego. To są dzieci z zespołem Prader-Willi, również z innymi zespołami chorobowymi, gdzie otyłość jest wpisana w zespół. Natomiast 98% otyłości to jest otyłość związana właśnie z tak zwanym środowiskiem, czyli nadmiernym podażą kalorii oraz braku wysiłku fizycznego. Na co w takim razie powinniśmy zwrócić uwagę w diecie naszego dziecka? Warzywa starać się do każdego posiłku dodawać przynajmniej 4 porcje na dzień i że najlepszymi warzywami, które dziecko powinno spożywać, to są te, które rosną nad ziemią, czyli warzywa zielone, ponieważ ilość kalorii w tych warzywach jest bardzo mała. Dlaczego jeszcze mówię o, zawsze zwracamy uwagę na spożywanie mleka, jego przetworów, a głównie jego przetworów, czyli mleka, które są naturalne, czy produkty spożywcze, które są naturalnie kwaszone, mleko zsiadłe, maślanki, sery, ponieważ te produkty stanowią, można powiedzieć, dobrą odżywkę dla bakterii jelitowych. Każdy z nas musi mieć bakterie jelitowe w przewodzie pokarmowym. U osób otyłych uważa się, że ta mikrobiota, czyli ta flora jelitowa jest zaburzona. Oprócz obecnej akcji oraz corocznego biegu Uniwersytetu Medycznego podjęte są już kolejne działania, by zapobiegać zamiast leczyć. Wykonujemy następny krok, badanie PICTURE, badanie populacyjne, kohortowe dzieci i dorosłych mieszkańców Wrocławia, dzięki któremu dowiemy się jeszcze więcej i będziemy monitorować co 2 lata stan zdrowia naszych mieszkańców. Będziemy starali się tą grupę rozszerzać, być może poza miasto, być może na terenie województwa znajdziemy szkoły. To ważny temat, o którym należy mówić i uświadamiać zarówno dzieci, jak i osoby odpowiedzialne za przekazywanie im nawyków żywieniowych. Takich inicjatyw potrzebujemy, jednak nie zapominajmy o wprowadzeniu wskazówek do życia codziennego. Dla Echo24 Natalia Sawa.